Dobra, jedziemy. No przedstaw się. Mam na imię Faweli Dasiak. Nazywam się Józef Mianowski. W sumie to nie będzie różnicy. Przedstaw się. Jest, dobry. Przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Henryk Mianowski. Pochodzę z Wrocławia. A to ty nie siedziałeś tu przed chwilą? Nie. A kto to był? Brat. Tak samo wyglądacie. Co tutaj robisz? Bawię się. Co, fajnie jest? Jest, to fajnie. Jesteś tu z bratem, tak? Tak. Co tobie się najbardziej podoba? Nie do kratu, bo to wiem. Mi się najbardziej podoba tutaj basen, na którym obecnie się znajdujemy. Bardziej podoba? Jest bardzo fajnie. Pogoda bardzo ładna. Deszcze nie padają. Basen. Miasto bardzo fajne, przyjazne. Wychowawcy. Którzy? Pan Michał. Mili ludzie. No i plaża też jest bardzo fajna. Przyjechałem na wczasy. Wczasy, jak ci się podoba? Jest bardzo fajnie. Co to najbardziej? Tam pan Michał może. Co jest fajnego w panu Michale? Spokój, jesteś, czy nie ma? Wszystko. Klimat bardzo jest ciepły, bardzo deszcze nie padają, bardzo przyjemnie. Wróciłbym jeszcze raz. To jest mój zdań do zastanowienia. Tak. No tak, to by więcej się teraz bym wróciłbym. A ty co? Powiesz na ten temat, wróciłbyś tu? Tak, wróciłbym tu. Chciałbyś coś pozdrowić? Tak. Panią Magdę. Za to, że wybrała twoją pracę? Tak. Pan Michał. Nie wypowiem się na ten temat. A stresujesz się? Tak. Co ty się robiłaś? No byliśmy w mieście, ale... To z Sade Marki? Tak. Co fajnie było? Tak. Uliczki. Fajny, bardzo fajny pan fotograf. Oje. I tak to. Jest okej. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Nie. A mnie nie chcesz pozdrowić? Znaczy pozdrawiam. Dziękuję ci za wywiad. Bardzo dziękuję wam bardzo za wywiad. Nazywam się Ewa Folandot. Od 10 lat jeżdżę z fanklubem. Bardzo mi się podoba. Po pierwsze, że te wyjazdy są 10-dniowe, bo zazwyczaj są 7-dniowe. Tutaj są 10-dniowe, więc maksymalnie wykorzystuje się prawie 12 dni. Poza tym fajne autokary, ładne, zadbane, wspaniali kierowcy, jeżdżą bezpiecznie. Można spokojnie spać w nocy, dbają o nas. Jeździmy głównie do Hiszpanii, głównie do Loret, bo jest to duże miasto, jest gdzie pobiegać. Co jeszcze? Hotele są fajne, obojętnie który hotel nie wzięłoby się pod uwagę, jest naprawdę fajny. Nawet Mas jest fajny, który ma jedną gwiazdkę. Jedzenie jest w Hiszpanii najlepsze. Po prostu jest duży wybór, można sobie coś zawsze wybrać. W ogóle bardzo fajni opiekunowie, rezydenci, którzy dbają o nas. Wszystko fajnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I mamy nadzieję, zobaczymy się. Ale nie kitowałam, bo naprawdę, bo jest naprawdę fajnie. Super.
Dziękujemy.